Witam już na kolejnym etapie całego naszego wydarzenia i rozpoczynamy już po wernisażu pierwsze spotkanie autorskie z panią Joanną Roszak i z panem Tadeuszem Dąbrowskim, a spotkanie poprowadzi przyjaciel biblioteki. No tak muszę mówić o panu Karolu, bo tak go uważam. Pan Karol Maliszewski. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Przyjaciel biblioteki, przyjaciel Świdnicy. Salon Silesiusa jako część wydarzeń, które mają miejsce na Festiwalu Góry Literatury. I tak się składa, że dotyczy on poezji. Ja mam zaszczyt się jakby tą ścieżką tematyczną zajmować. Zaprosiłem ludzi, którzy są mi bliscy, których książki cenię. Przed nami Joanna Roszak z Poznania oraz Tadeusz Dąbrowski z Gdańska. Joanna Roszak, którą pamiętam sprzed wielu lat z mailowej korespondencji na temat Paula Celana, szukała wtedy jego śladów w poezji polskiej po 1945 roku. I już tu, Joasiu, chciałem cię zapytać o ewentualne pokrewieństwa albo też głębokie różnice Paul Celan a Tadeusz Różewicz. Ja wiem, że to jest temat na długą rozmowę. My możemy jedynie czynić takie zajawki, takie błyski, które być może zostaną w Państwa świadomości na dłużej. Ale bardzo cię proszę, taki spontaniczny research w temacie. Dzień dobry. Bardzo miło jest mi tu gościć w Świdnicy. Jestem pod dużym wrażeniem tego miasta, to na początek. Rzeczywiście, kiedy myśli się o Paulu Celanie, no to prawdopodobnie mówimy o jednym z najsilniejszych głosów poetyckich dwudziestowiecznej Europy. I to prawdopodobnie łączy go z Tadeuszem Różewiczem, o którym możemy powiedzieć to samo też w takich kategoriach amerykańskiego badacza Harolda Bluma, który zajmował się właśnie silnymi poetami. Więc głos Tadeusza Różewicza oczywiście także taki był. To, co by ich również łączyło i rzeczywiście jest to taki przygodny research avista, to jest chyba głęboko pacyfistyczny i taki ponacinany tymi wszystkimi strasznymi wydarzeniami XX wieku rys tej poezji. Zresztą Tadeusz Różewicz należy do tych, którzy Paula Celana wersy przeszczepiali do swoich utworów. One się tam pojawiają i on jako poeta również pojawia się w szeregu innych, do których nawiązywał. Także w szeregu innych silnych poetów. Na przykład Goethego. Nie napisał co prawda wiersza o synu Paula Celana, a wydaje mi się, że taki tekst Różewicza doskonale by pasował do jego tekstów o Rut Rilke, czyli córce Rainera Marii Rilkego, o Klausie Manie, czyli synu Tomasza Manna, o Kawce, który też cały czas jakoś pozycjonował się względem ojca, więc Różewicz niewątpliwie jako poeta także w jakiś sposób starał się określać wobec poezji Paula Celana, który w 1970 roku, powiem to, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, zakończył życie śmiercią w Sekwanie. No i możemy o tej śmierci mówić jako takim odwleczonym jednak geście holokaustowym. Tak. I gdy tak, Asiu, opowiadasz, to ja sobie nagle pomyślałem, że ci dwaj wielcy ludzie stworzyli dwie możliwe odpowiedzi na pytanie Teodora Adorno, czy jest możliwa poezja po Oświęcimiu. Każdy inaczej jakby odpowiedział. Tak, przepraszam, dudni ten mikrofon strasznie. Proszę Państwa, Joanna Roszak, doktor habilitowana i jednocześnie pani profesor w jednym z poznańskich liceów, uwielbiana przez uczniów, bardzo oddana swojej pracy, ale to przede wszystkim poetka.
debiutowała w 2006 roku tomikiem Tintina Bulli, a ostatnio wydany zbiór nosi tytuł Ploso. Po drodze były inne książki, nagradzane, wyróżniane, nominowane, na przykład Którędy do morza, Lele, Ladino, Tego dnia przyszli niedokonani. To taka wizytówka tutaj się musiała pojawić. Oczywiście Tadeusz też taką wizytówkę otrzyma. Joasiu, pisałaś o Celanie. To była praca chyba doktorska czy magisterska? Magisterska, rzeczywiście. Magisterska, tak. Pisałaś o Karpowiczu i to chyba dwie książki wyszły. Pisałaś o poetach niemieckojęzycznych żydowskiego pochodzenia, zupełnie odrębna książka. Chyba nigdy nie pisałaś o Różewiczu. Nie przepadasz za tym autorem? Właśnie to jest ciekawe. Jest wręcz przeciwnie. Naprawdę mam poczucie, że my wszyscy z niego... Tak. Nie z Mickiewicza, tylko z Różewicza i jest to przedziwne, bo Różewicz jest jednym z tych poetów, myślę, że obok Ryszarda Krynickiego z trochę innych względów, bo mieszkaliśmy przez jakiś czas z Ryszardem Krynickim na tym samym osiedlu, więc kiedyś starszy brat koleżanki pokazał nam pana Ryszarda i powiedział, o to jest poeta i rzeczywiście on jakoś doskonale pasował do takiego ikonicznego wyobrażenia i pewnie później je na lata moje jako dziewczynki pięcio- czy sześcioletniej też jakoś uformował. Natomiast ja bardzo niewiele lekcji języka polskiego pamiętam z mojej szkoły podstawowej. Pamiętam dwie, kiedy czytaliśmy opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Ikar i pamiętam lekcję o wierszach Tadeusza Różewicza. Inaczej, nie pamiętam tej lekcji, pamiętam te teksty. Czytaliśmy wtedy Warkoczyk, czytaliśmy Ocalonego i jakiś czas później pojechaliśmy zresztą na wycieczkę szkolną do Muzeum w Oświęcimiu. Nikt nas właściwie nie uprzedził, nikt nas nie przygotował i chyba najlepiej nas do tego wyjazdu przygotował Różewicz, do którego sobie później wróciliśmy wspomnieniami. I no to było jednak krótko po transformacji. Więc jest wręcz przeciwnie. Myślę, że Różewicz jest jednym z najważniejszych dla mnie twórców. Takim poetą naprawdę głęboko przeżytym, takim poetą, którego walkę o oddech ja jakoś czuję na swoim oddechu osoby czytające. I to pewnie też go zresztą łączy z Paulem Celanem, który jeden ze swoich tomów zatytułował Zmiana oddechu. Właśnie, mówisz o szkole. Ja sobie wyobraziłem ciebie jako właśnie taką może z lekka nawiedzoną panią profesor, bo uczniowie uwielbiają takich właśnie belfrów, a tych drętwych to odsyłają do lamusa i mówią dziękuję. Jak go tłumaczysz dzieciom, młodzieży, uczniom na lekcji? Jak im go wyjaśniasz? A tak w ogóle to ten Różewicz jeszcze został w programie? Czy jasne oświecone władze go pozbawiły zaszczytu bycia w podręcznikach? Ciekaw jestem. Nie, Różewicz jest jednym akurat z tych twórców, z którym się, nawet nie powiem, że młodzież, ale dzieci spotykają dość wcześnie. Obok Tuwima to jest pewnie jedno z tych nazwisk, które reprezentuje poezję w podręcznikach już w piątej klasie. Ale... No, ten rok, jak Państwo wiedzą, był bardzo osobliwy, jeśli chodzi o kształt nauczania. I ja pamiętam taką lekcję przed ekranami, na której chciałam omawiać z moją wychowawczą klasą poezję Tadeusza Różewicza. I to są, myślę, oddani poezji młodzi ludzie, bardzo ciekawi też świata i w ogóle bardzo ciekawi. I potrafiący już rozmawiać o poezji. Przeczytałam im najpierw... I wyświetliłam ten tekst, który pewnie Państwo kojarzą, poprzedzony dedykacją pamięci Konstantego Puzyny, taki krótki wiersz o tym, co ze sobą zabrać na drugi brzeg. I oni o tym tekście nie porozmawiali wcale. I myślę, że właśnie to się w nich wtedy toczyło, jakiś rodzaj walki o oddech. No więc...
No więc tak sobie te lekcje zorganizowaliśmy, że po prostu posłuchaliśmy tych tekstów i może lepiej się nie da. Później sobie do niej wróciliśmy, kiedy spotkaliśmy się w murach szkoły i rzeczywiście to była jedna z tych godzin, które zapamiętali najlepiej sprzed ekranów, co świadczy tylko o sile tego poety. Czyli Różewicz jeszcze bierze, tak? Jeszcze te następne pokolenia nawiązują jakiś emocjonalny wręcz z nim kontakt. To jest nic na siłę jakby, tak? Tak mi się wydaje. Nie, myślę, że w tym nie ma nic przemocowego akurat. Ja bardzo lubię to zdanie, które na 75. urodziny Tadeusza Różewicza wypowiedział o nim Czesław Miłosz. Powiedział, że ktokolwiek mówi o Różewiczu, boryka się z samym sobą i ten rodzaj borykania się chyba w oddanych czytelnikach poezji przy Różewiczu jest namacalnie dostrzegalny. Świetnie to ujęłaś. Asiu, jeszcze nigdy w Świdnicy nie rozbrzmiewała twoja poezja i chętnie posłuchalibyśmy twoich nowych wierszy. To ja może najpierw przeczytam tekst z tomu przedostatniego, z tomu zatytułowanego Tego dnia. Wiersz ma tytuł Odchylenie. Zdążyło się ściemnić przed terminem ważności, a skrupulatnie zbierałam twoje włosy z dywanów, mebli i umywalki, żebyś nie zauważył, że się starzejemy. Ty zbierałeś moje, żeby było czysto. I teraz już chyba teksty wyłącznie z ostatniej książki z zeszłego roku. Rzeczywiście ma ona tytuł Ploso i ja to słowo poznałam na środku Bugu. Bugu Buga sprawdzałam, obie formy są poprawne, chociaż pewnie jedna z nich jest dla Państwa bardziej preferowana, więc na wszelki wypadek o tym powiem. Ploso jest takim miejscem między dwoma załamaniami rzeki, takim miejscem uspokojenia. Więc może zacznę od ostatniego wiersza w tej książce, ma tytuł Nad rzekę właśnie. Śni się łąka, że jest nasza. Mamy z niej blisko nad rzekę. Zimne pole jednego z tych bezsennych dni, kiedy ciało cicho recytuje wiersze. Sztućce wybieramy z szuflady jak bierki, agrest delikatnie kładziemy w dzbanku, pęka pod nami trawa. Z zamkniętymi oczami i otwartymi dłońmi, z otwartymi oczami i zaciśniętymi pięściami, z zamkniętymi oczami i dłońmi, zwierzęta nad rzeką wodzą nas nad świat. I że robimy zapasy ziemi, kamieni, kartek, jeszcze jedna poczekalnia i już. Świat widziany przez włókna traw, rozsypany na cztery oceany. Wtedy dowiemy się, że jednak jest za późno i że to nie jest rozmowa na wiersz, i że te zwierzęta już nas nie poznają. Jak? Być jak tajemniczy mleczarz z dzieciństwa, podmieniający butelkę pod drzwiami. Brać puste, zostawiać pełne. Stoimy przed każdą stroną świata, przez minutę, w ciszy. Brzegi. Chodzenie nad rzekę, by w trzcinach znaleźć koszyk. Zostawianie rękopisów na wodzie. Szumienie przez sztandar trzcin do siebie, ponad sobą. Robi się widno, w obozowisku stłumione ślady małych ludzi i zwierząt. Szukanie miejsca, myślą, mową, uczynkiem i ciałem i każdą rzeczą, która naprawdę jest. Statyści. Do lasu znanego jak własna kieszeń wchodzimy zdejmując buty. Wyjmujemy kamień i paszport. Zwierzęta wybijają nam pieczątki. Strzelamy palcami. Strzelają. Dzień jak ten. Wiersz osiada nam chu. W zwierzęcym pokoju strachem, kosmykiem na stalówce jeziora, szerokim łukiem zdania. Zaczyna się od zawieszonych ubrań,
niewyraźnego ciosu wiatru, pójścia po tej samej linii największego oporu, ku sobie. Dziady. Pod okna podchodzą dzikie zwierzęta, wystawiają nam jedzenie i picie, znaczą powściągliwe szlaki w wysokiej trawie. Prosimy o dwie krople wody. Z tego miejsca zaczęto tworzyć świat, uczyć się wszystkiego od nowa. Księga wejścia, posłane. Między nami policzone linijki, sierść psów i kopyta saren, uściślone ościenności, zawsze na raz, raz na zawsze. Ziemia pachnie deszczem, wokół śpiewają rudziki i pokrzywnice. Tak powstają wiersze dalekie od tych, które chcemy napisać, czyli bliskie życia. Dzień nagli i z nagła zaciąga się blaskiem. Spłoszeni. Wchodzimy na teren kukułki. Niech odmierza ile i kiedy, niech potraktuje śmiertelnie poważnie śmiertelne pytania o liczbę przyszłych kalendarzy i wywołanych zdjęć z nad wody małej i brudnej. Dostajemy się na teren kaczek, kaczki nad wodą, kaczki nad wojną, gęsi pod wodą. I może ostatni wiersz, czyli pierwszy z tej książki, co to troszkę dłuższy. Co było łąką? Rozpętali łąkę, wklęsła nimi, spod ich ciał powstawała wolniej niż sami wstawali. W jej rozłożystych brzeszczotach szorstka kolekcja ziół. Przyglądamy się ukradkiem, jak rośnie, biegła w powolności, nagła, nikła, znoszona. Wszystkie drogi prowadzą przez łąki, ich brzegami, przybocznościami. Łamiemy się łąką, jednamy nią, ubieramy w łąkę, wstępujemy na nią, piszemy łąki, wijemy w nich gniazda, powtarzamy się łąkami, wstrząsamy nimi. Łatamy i tłuczemy się pociągiem do łąki, wsłuchani w rodzinną medytację, wpatrzeni w łąkę jak w tradycyjną wazę. Przechylamy się przez burtę łąki, zatrzymujemy jej oddech, zbieramy jej okruchy, staramy się jakoś na niej utrzymać. Tańczymy łąkę, tłumaczymy jej nieodwołalność. Łąka kończy się inaczej niż się spodziewaliśmy. Nagle poruszona nie naszą obecnością. Zagłusza nas łąka, udzicza bezpotomnie nasze palce. Dom krów i ślimaków, złożonych w niej jaj, toczącego się cyklu śmierci i narodzin. Odrysowujemy jej kształt od czasu dziecięcych rysunków, gdy mościła się pod chmurami, równoległa chmurom. Zapisujemy się na prywatne lekcje łąki, zamykamy w jej czterech ścianach, w pierwszym akcie jej słabo znanej tragedii. Teraz mamy pewność, to zbyt prawdziwe, by było piękne. Wspominamy ponad łąkę, aż nas przeniosą. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję. Tadeusz Dąbrowski, którego pamiętam jako licealistę podróżującego po kraju, między innymi zahaczył w tej podróży o Nową Rudę. Potem, zdaje się, jechał do Krakowa, chciał poznać Marcina Świetlickiego i pewnie mu się udało. Pamiętam nasze właśnie spotkanie. Obecnie najczęściej tłumaczony poeta polski tego pokolenia. Lista języków jest bardzo długa, może państwu oszczędzę, ale to naprawdę bardzo znany i popularny w świecie poeta, zapraszany na spotkania, stypendia. Gdzież ten autor nie miał wieczoru autorskiego? No, nawet na Cyprze oklaskiwano jego wiersze. Oczywiście pamiętam debiut Tadzia sprzed 22 lat, zatytułowany Wypieki. Pisałem o nim z entuzjazmem. Potem między innymi pojawiły się książki Mazurek, Tedeum, Czarny kwadrat. Ta książka chyba najbardziej wyróżniana, nagradzana, nominowana pomiędzy Środek wyrazu. A ostatnia książeczka, ona tutaj leży na stole i być może z niej Tadeusz będzie czytał, to Skrable. I teraz wyjaśnijmy jedną rzecz, bo to jest taka
legenda chyba półmiejska, półwiejska naszego życia poetyckiego. To jest dla mnie bardzo ważne. Niech to w Świdnicy zostanie wyjaśnione. Tadziu, jak to było z tym berłem, z tym zauważeniem twojej poezji przez Różewicza? Stary Tadeusz wręczył, namaścił młodego Tadeusza. O co szło? Dzień dobry Państwu. No szło o poezję oczywiście i to spotkanie z panem Tadeuszem i późniejsza znajomość, korespondencja i ta nagroda, to pewnie były takie wydarzenia formujące, formacyjne dla mnie. A to wyróżnienie, które otrzymałem z jego rąk, to z pewnością najważniejsze wyróżnienie, jakie kiedykolwiek otrzymałem i otrzymam. Mówię to wybiegając w przyszłość, ale z całą pewnością, dlatego że każda nagroda jest jakąś walką interesów, jakąś walką oby tylko różnych gustów i różnych punktów widzenia. Mówię oby, bo środowisko i życie literackie rządzi się wieloma prawami. Natomiast nagroda, którą przyznaje zupełnie niezależnie Nestor polskiej poezji, nie naciskany przez nikogo dowolnie wybranemu poecie młodemu, no to jest dla mnie, tym bardziej, że o Różewiczu pisałem pracę magisterską, był dla mnie zawsze chyba najważniejszym poetą przełomu XX i XXI wieku. No, było to dla mnie uderzenie ogromne. Pracowałem wtedy w wydawnictwie podręcznikowym, to była moja jedyna etatowa praca w życiu. Epizod ten trwał pół roku i zadzwonił do mnie ówczesny dyrektor wydawnictwa dolnośląskiego i taki nieoficjalny sekretarz, można powiedzieć, Tadeusza Różewicza, Jan Stolarczyk. Zapytał, czy rozmawia ze mną i zaproponował, żebym usiadł. No więc usiadłem i wtedy powiedział mi, że chciał mi przekazać informację, że pan Tadeusz zdecydował, że tak zwane małe berło Fundacji Kultury Polskiej powędruje w moje ręce. Miałem wtedy 26 lat. Nagrodzie towarzyszyła kwota pieniężna ufundowana przez Bank Millennium. Było to 20 tysięcy złotych. Wówczas brzmiało to dużo lepiej, dużo więcej można było za to kupić, więc tydzień później zwolniłem się z tego wydawnictwa, by w ciszy spokoju rozkoszować się tym wyróżnieniem i no, spędzać czas w jakimś tam komforcie finansowym. Później oczywiście uroczystość w Teatrze Wielkim w Warszawie, osobisty kontakt z panem Tadeuszem, rozmowy w taksówce, w kuluarach, za kulisami. No to wszystko są sytuacje, które zostaną w pamięci do końca życia. Ale nasza znajomość zaczęła się wcześniej, zaczęła się w Sopocie pod Empikiem, kiedy byłem w trakcie pisania pracy magisterskiej o nim i zobaczyłem małego, drobnego człowieczka, który wertuje numer twórczości w Empiku i wyglądał dokładnie jak Różewicz. Ja już wtedy, tak jak mówię, byłem w środku tematu, praca nosiła tytuł Fragment i fragmentaryczność w poezji Tadeusza Różewicza, więc postanowiłem, że się zaczaję pod Empikiem i sprawdzę, czy on to on. No, kiedy wyszedł, zapytałem, znaczy miałem już właściwie pewność, ale upewniłem się, czy to na pewno mistrz. No i poświęcił mi całe 15 minut. I bynajmniej nie rozmawialiśmy o poezji. Pytał, czym się rodzice zajmują, co ja w ogóle, jakie mam plany na życie i co ja w ogóle. No, oczywiście powiedział, że jak napiszę tę pracę, to mogę mu ją przesłać, chętnie przeczyta. Ujęło mnie wtedy, że z taką dziecięcą ciekawością wertował tę twórczość, w której były jego wiersze. Pewnie cieszył się tak samo jak w czasie debiutu, a może sprawdzał, czy nie zrobili mu błędów. No, ten dziecięcy rys to chyba dość taka wyróżniająca tego poetę cecha charakteru. Do końca życia zachował w sobie to dziecko, tego przekornego takiego, no może nie chuligana, ale takiego łobuza bardziej, tak. No i później jakaś oczywiście wymiana karteczek, ja pisałem do niego listy, on odpowiadał karteczkami, było to szalenie miło. No, nie wiem, czy byłoby mnie stać w wieku 80 lat, żeby jakiemuś młodemu, początkującemu autorowi odpowiadać na każdy list odręcznym liścikiem. W tych ostatnich pisał już do mnie panie Tadeuszu młodszy, no więc w ogóle byłem
w niebo wzięty. No ale tak jak mówię, ta relacja z Różewiczem jest głębsza i wykracza właściwie poza taką anegdotyczność, którą teraz uprawiam, bo wyrasta z prawdziwego takiego no, przeświadczenia o wielkości tego autora, który w przeciwieństwie do innych wielkich poetów XX wieku jakby pisał w przód, wyprzedził swoją epokę, to znaczy nie tylko dał świadectwo czasów, w których żył, ale pisał z przyszłości niejako, bo to był poeta, który właściwie z schyłku nowoczesności i po nowoczesności, ale do żadnego z tych nurtów estetycznych czy intelektualnych nie przylegał. To znaczy on był racjonalny tak po oświeceniowemu, ale tak naprawdę nie było w nim cienia tego oświeceniowego optymizmu i konstruktywizmu, który cechował przecież jeszcze awangardę lat 20., prawda? Natomiast ponowoczesny bywał formalnie, świetnie grał tymi różnymi trikami, dlatego wielu go uważało za takiego polskiego poststrukturalistę, a tak naprawdę był bardzo krytyczny wobec postmodernizmu, ponieważ wiersze Różewicza, patetycznie to zabrzmi, ale one się odwołują do sumienia. One się odwołują do czegoś, czego w ponowoczesności nie ma. A więc do sumienia i prawdy jako zwórników naszej tożsamości. Dlatego był tylko formalnie taki postawangardowy, ponowoczesny, natomiast był bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o wymagania, zadania, oczekiwania dotyczące poezji. No piękna wypowiedź, dziękuję ci. No niemal wyznawcza, dlatego kilka pytań, które przygotowałem właściwie w tym momencie nie mają absolutnie żadnego sensu, ale zapytam wyznawcę, czy są jakieś ciemne miejsca u Różewicza, poety, dramaturga, prozaika, które do ciebie nie trafiają, no nie mają większej siły oddziaływania, bo to jest niemożliwe, żeby coś lubić całościowo, totalnie. Może jest coś takiego, co nazywasz słabszym Różewiczem, a może nie, może się mylę. Jak myślisz, Tadziu? Był taki moment, kiedy trudno mi było zaakceptować Różewicza publicystycznego, Różewicza rozgadanego, Różewicza takiego przepisującego z gazet. To mu się coraz częściej zdarzało w ostatnich tomach, ale później kupiłem go i z tym projektem, dlatego że nowatorstwo Różewicza nie polegało na tym, że on, tak jak się w szkole uczy, odarł wiersz z wszelkich ozdobników, to też, ale przede wszystkim Różewicz przesunął punkt ciężkości na linii wiersz-odbiorca w stronę odbiorcy. Jako wielki miłośnik no i rewolucjonista w dziedzinie teatru, ale też niespełniony malarz i taki miłośnik sztuk wizualnych, był świetnym happenerem w dziedzinie poezji. To znaczy, mówiąc o przesunięciu odpowiedzialności za wiersz w stronę odbiorcy, mówię o zaangażowaniu odbiorcy na zasadach i w stopniu do tej pory w poezji niespotykanym, jako elementu spektaklu czy happeningu. I na czym ten happening polegał? No na tym, że reakcja odbiorcy była częścią projektu poetyckiego. Tak jak, i to nie jest żaden wymysł i projekt, pomysł Różewicza Starego, już w wierszu Białe Groszki, prawda, mówi się, końcówka jest taka, ktokolwiek by wiedział, proszony jest, i to jest, to urwanie, jest wołaniem o reakcję odbiorcy. I tak samo wołają o reakcję te nudne, nieznośne, publicystyczne, przegadane poematy, ponieważ one mają nas najzwyczajniej zmęczyć. Różewicz rozgrywa poezję na linii bardzo takiej platońskiej, dualistycznej. Poezja-wiersz pod tym względem jest szalenie konserwatywny. Poezja jako pewien ideał, a wiersz jako mniej lub bardziej fortunna realizacja idei poezji. I on albo uśmierca poezję po to, żeby ocalić wiersz, bo przecież jak żartował do mnie w taksówce, kiedyśmy jechali do Teatru Wielkiego, mówi,
Panie Tadeuszu, niech pan zobaczy, ile można napisać o śmierci poezji. Ja już 50 lat to robię. I uśmiercając poezję, prawda, mówiąc, że nie ma poezji po Oświęcimiu, pisał świetne wiersze. A uśmiercając wiersze, robiąc to, co robił w ostatnich tomach, i wzbudzając wręcz, to był element planu, irytację czytelnika, wzbudzał w nas głód czegoś, czego w tych wierszach nie ma, a więc poetyckości, poezji, która sytuuje się poza wierszem. Różewicz wyrzucił poezję często w wielu wierszach poza granicę tekstu, w stronę odbiorcy. I to była istota rewolucji, jakiej dokonał w poezji. No mógłbym tak mówić jeszcze długo o tym, że Różewicz jest najwybitniejszym współczesnym poetą religijnym, między innymi, i właściwie tylko tego typu poezja religijna ma jeszcze z mojego punktu widzenia dzisiaj rację bytu. Jest nieskończenie wiele powodów, dla których jest to dla mnie postać wyjątkowa, więc nawet to, co wydawało mi się w nim nie do przełknięcia, później zrozumiałem i doceniłem. Już zmierzając do twoich wierszy, jedno jeszcze pytanie. Przez kilkadziesiąt lat towarzyszenia poezji, czytania wierszy, obserwowałem takie smutne odejścia. Niektórzy poeci są po prostu zapominani. I ja chciałem cię zapytać, jak myślisz, czy Różewiczowi takie odejście grozi, czy zostanie zapomniany, czy ja kiedyś pójdę na zajęcia ze studentami i ktoś wstanie, przepraszam, ale kto to jest Różewicz? No nie chciałbym dożyć w tej chwili, bo to by się załamał mój świat jednak, ale jak ty myślisz, Tadziu? No z twoich już tutaj tych słów wynika, że są tam bardzo silne miejsca. One długo będą promieniować. Ale jeszcze tak na zasadzie puenty, podsumowania. Jak myślisz? O, przepraszam. O co się wymienimy? O. Wymienimy się energią. Ten jest głośniejszy. To jest tak, to jest jak w talk show i w tych programach publicystycznych, politycznych, że prowadzący ma podkręcony mikrofon. Ja nie wiedziałem. No więc teraz tak, proszę Państwa. Straciłem właśnie dziewictwo. Jeżeli w ogóle jeszcze będziemy chcieli czytać poezję, jeżeli nasze dzieci i wnuki będą jeszcze potrzebować słów, no to wydaje mi się, że do tej poezji będzie się wracać, ponieważ ona nas wytrąca z takiego dobrostanu, z takiego bydlęcego zobojętnienia, z konformizmu. Już jakby Różewicz bardzo nie lubił poezji skamandryckiej, bo uważał, że to jest ta odnoga poezji, która zabrnęła w sztuczne piękno. Wydaje mi się, że w świecie, w którym wszyscy chcą nam zrobić dobrze, w którym jesteśmy przejedzeni, przeżarci, wszyscy chcą nam zafundować niekończący się orgazm, tego typu poezja, tego typu literatura, która nas uwiera, wprawia, wpędza nas w stan niepokoju, będzie chyba jedyną, jakiej będziemy chcieli, żeby odzyskać jakiś rozsądek i ostrość widzenia. Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy ta wymiana tych mikrofonów jest dobra dla pana prowadzącego, ale jeżeli jest okej, to proszę państwa, znowu piękna chwila. Tadeusz Dąbrowski po raz pierwszy czyta swoje wiersze w Świdnicy. Po raz drugi. Po raz drugi? Czytałeś już tu kiedyś? Tak, jakieś 7 lat temu czytałem tu wiersze, rzeczywiście. Ja nie wiedziałem. No dobra. I nawet poznaję tutaj twarze wśród widowni, którzy się trochę postarzeli, ja też, ale mam tutaj bardzo wierną grupę dwóch, albo jeden umarł, fanów. To jest wiersz, który napisałem na 85. urodziny Tadeusza Różewicza z tomiku Czarny Kwadrat, który jest takim, wiem, no taką próbą syntezy tego, co Różewicz powiedział o poezji i tego, jak o tej martwej czy umierającej poezji pisał. Wiersz bez tytułu. Tadeuszowi Różewiczowi na 85. urodziny. Poznali się w środku nocy. Wypadek miał miejsce w pogodny poranek. Teraz leży sztucznie, podtrzymywana przy życiu.
Większość twierdzi, że to nie życie, lecz wegetacja, że ona nigdy się nie obudzi. Od 60 lat siedzi przy jej łóżku Tadeusz Różewicz. Mówi do niej i notuje nieme słowa, ruchy powiek, warg. Kocha ją taką, jaka jest. Starzeją się wspólnie w białej salce, w świetle neonowego dnia. O, a to mogę przeczytać, ale skoro już mowa była o poezji i wierszach, o tej dychotomii różewiczowskiej, to jest taki krótki wierszyk, który rzadko czytam, on się bardzo Andrzejowi Skrędzie podobał, takiemu naczelnemu polskiemu różewiczologowi ze Szczecina. Czy istnieje jeszcze poezja? Pyta pod koniec imprezy kolega, który 30 lat temu miał wiersz w poezji. Odpowiadam, nie, poezja już nie istnieje. Naprawdę? Pyta z niedowierzaniem. Naprawdę. A pisma też już nie ma? Pisma też. I może jeszcze coś, mam parę minut? Tak, spokojnie. To może jeszcze coś z ostatniego tomiku. Nazywa się Skrable. Ja celowo będę czytał dzisiaj wiersze, w większości wiersze takie różewiczowskie. Świetnie. Byłem na festiwalu rok temu w Kolonii, którego hasłem, taką myślą przewodnią było napięcie i opór. Takie zestawienie słów, ale rozumiane bardzo szeroko. Nie tylko politycznie, nie tylko socjologicznie, nie tylko filozoficznie, ale też językowo. I na tym festiwalu właśnie spłaciłem trybut i napisałem wiersz zainspirowany tytułem imprezy. Napięcie i opór. Pytany na festiwalu poetyckim o to, czy wiersz może być formą oporu, odparłem może. Tak jak brzegi są formą oporu dla rzeki, ptak formą oporu dla wiatru, przewód elektryczny formą oporu dla strumienia elektronów. Strumień języka natrafia w poezji na opór i na chwilę zamienia się w wiersz, który drży, zawodzi, śpiewa, gra, a czasem milczy. Tak, wydaje mi się, brzmiała moja odpowiedź na tamto pytanie. Możliwe też, że siedziałem bez słowa, myśląc o rozciągniętym ponad łąkami kablu, który śpiewa na mroźnym powietrzu, chociaż płynie przez niego wiadomość o czyjejś śmierci, miłosny szczebiot, cały bełkot świata. Teraz będzie wiersz zaangażowany. Jak wiadomo, ja jestem mało angażującym się w sprawy bieżące poetą i postanowiłem to zmienić w jednym wierszu. Remont elewacji. Byłem na takim stypendium w Szwajcarii i mieszkałem w klasztorze przez pół roku. I ten klasztor był w remoncie. I bez przerwy, nie dość, że barany beczały, krowy muczały i te nieznośne dzwonki u szyi tych wszystkich zwierząt polnych, bydła bez przerwy od 5 nad ranem dzwoniły, to jeszcze bez przerwy słyszałem dłuta zbijające tynk z murów tego klasztoru. Remont elewacji. Tynk opada z murów klasztoru kapucynów. Dłuta pracują miarowo, nie dają spać. W moim kraju nad Wisłą intronizują na króla Jezusa Chrystusa. A ja słucham w szwajcarskim miasteczku, jak rozkwitają kwiaty, szeleszczą banknoty, jak ptaki głosują przeciwko globalnemu ociepleniu i jak opada tynk z XVII-wiecznych murów klasztoru. Trzy stare siostry zakonne już mnie znają. Są jak gołębie pocztowe z przetrzebionego stada podczas ostatniego lotu. Mają problemy ze słuchem.
więc dziwię się, gdy tłumaczę, że nie mogę spać, bo dłuta miarowo zbijają tynk z XVII-wiecznych murów klasztoru Maria Opferung, odsłaniając zbutwiałe rusztowanie krzyżowe. Tymczasem nad moim krajem wschodzi tęcza i tłum radosny niesie na kiju waginę wpisaną w hostię. Z cokołów spadają pomniki księży, którzy chcieli przecisnąć się do raju przez ucho igielne dziecięcych odbytów i pochew. Ptaszki śpiewają, a pszczółki bzykają w ogrodach klasztoru kapucynów w Cugu, gdzie trzy stare siostry zakonne cierpliwie czekają na powołanie do wieczności. Promenadą nad jeziorem, które przypomina jezioro Genezaret, spacerują z wydętymi brzuchami przyszłe matki. Godzinę stąd od zastrzyków z trucizną umierają zmęczeni życiem właściciele życia. Remont ciągnie się już trzeci miesiąc. Nie mogę spać, chociaż siostry twierdzą, że tylko w dzień dłuta pracują miarowo, zbijając tynk z murów klasztoru. Dzwony pustych kościołów dzwonią co kwadrans. Dzwony u krowich i baranich szyj dzwonią niemal bez przerwy. Poza tym cisza, kondukt żałobnych chmur, duszący zapach przekwitających glicynii i tynku ze starych murów klasztoru kapucynów, który już w przyszłym roku będzie wyglądał jak nowy, o ile wierzyć majstrom i trzem zakonnym siostrom o ciałach zwapniałych i kruchych. I może jeszcze na koniec... koniec będzie dwujęzyczny, rozwidlony. Będą dwa wiersze, ale krótkie. Pierwszy na koniec jeszcze z tomiku Skrabo, a drugi poświęcony pamięci Adama Zagajewskiego, który niestety odszedł od nas niedawno, już spoza tej książki. Dlaczego poezja jest ci niezbędna do życia? Jest idealny wiersz na dzień poezji albo do nauki w szkole właśnie. Dlaczego poezja jest ci niezbędna do życia? Bo snuje się po dworcu jak piękna ćpunka, którą chętnie byś przeleciał, gdyby nie twoja pozycja. Albo śmieje ci się w twarz jak dziecko, które byś rozpieszczał, gdyby było twoje. Albo wadzi jak niedołężna matka, która nic nie pamięta, robi pod siebie i którą żywcem zakopałbyś w lesie, gdyby nie twoja miłość do niej i twoja pozycja. Albo psuje ci humor jak wróżbitka, która dokładnie przepowiada twoją straconą przeszłość. Poezja jest ci potrzebna, żebyś czasami mógł wyjść z siebie, zobaczyć i nigdy nie wrócić. I taki wiersz nostalgiczny, bo niedawno prześliznąłem się wzrokiem po mojej półce z książkami i zobaczyłem te wszystkie pisma literackie, w których tak bardzo chciałem drukować jako 20-30-latek. I zdałem sobie sprawę, że jest ich coraz mniej i że no, że są biedne takie po prostu. I napisałem wiersz na pożegnanie czasopism literackich dedykowany Adamowi Zagajewskiemu. Śniło mi się, że zapragnąłem pisma literackiego, jak się pragnie świeżego pieczywa. Błądziłem po okolicznych kioskach, lecz wszędzie były tylko krzyżówki i dzienniki. Aż w końcu, w małej budce na obrzeżach świata, sprzedawca o głosie słodko-gorzkim, jak pieśni Schuberta i twarzy Adama Zagajewskiego, mówiąc: Tadeuszu, nie porównuj mnie do Schuberta, wręczył mi numer czasopisma literackiego, które nieotwarte stoi na mojej półce do dziś, wciśnięte między książki, jak kromka chleba. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, Góry Literatury w Świdnicy, poezja, Joanna Roszak, Tadeusz Dąbrowski. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo.